dobry. A w Studio Rzeczy o Polityce oczywiście musi być nowy poseł. Dzień dobry. Można powiedzieć poseł elekt, Maciej Konieczny z Lewicy. Ile tych głosów było? Ponad 19 tysięcy? 22 200. Coś. 22 200. Śląsk, który okręg jaki? Okręg 31, czyli Katowice, Siemianowice, Świętochłowice, Ruda Śląska, Chorzów, Bieluń, Lędziny. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłem. Tychy i Mysłowice. Czyli udało się i co teraz? No teraz do roboty. Ja się cieszę, że Lewica wraca do Sejmu, bo to znaczy, że głos, który jest jednoznacznie i za chlebem, i za wolnością, i za sprawiedliwością społeczną, i za prawami kobiet, za prawami mniejszości i nie każe wybierać pomiędzy tymi dwoma rzeczami, będzie w Sejmie obecny. Mnie najbardziej cieszą oczywiście posłanki i posłowie z mojej partii, z partii Razem. I wczoraj o tyle był radosny dzień, że dowiedzieliśmy się, że wchodzi do nas 6 osób, że wchodzi do nas 4 fantastyczne kobiety. Powiedz i Marcelina Zawisza. To jest wynik, jakiego się spodziewaliście, te 6 mandatów? My się staraliśmy nie spodziewać. Pracowaliśmy ciężko i ja się cieszę, bo wiem, że każda z tych osób, która dostała się do Sejmu z Razem, to będzie bardzo istotna poprawa Sejmu tak naprawdę i tego, jak wygląda polska polityka, bo to są naprawdę niesamowite osoby. No ta szóstka, jak sami pokazywaliście wczoraj w mediach społecznościowych, na jednej ławeczce może się zmieścić. Czy uczynicie różnicę przede wszystkim w klubie Lewicy i czy taki klub wspólny powstanie, bo tego nie wszyscy są pewni. Ja przede wszystkim nie wyobrażam sobie, żeby ta szóstka, bo tam jeszcze Daria Gosek nie zmieściła się niestety na tej ławeczce, była w stanie przejść przez 4 lata Sejmu niezauważona. My zrobiliśmy sporo zamieszania, nie będąc w Sejmie przez ostatnie 4 lata. Wystarczy przypomnieć chociażby protesty pod KPRM, naszą rolę także głównie kobiet w inicjowaniu czarnego protestu. Więc jeżeli do tego jeszcze dołożyć te narzędzia sejmowe, to myślę, że nie będzie dało się nas nie zauważyć i naprawdę dużo dobrego zrobimy przez te 4 lata. A co z tym klubem? Ja mogę powiedzieć jedno i zagwarantować. My na Lewicy będziemy współpracować. Za sobą mamy parę miesięcy bardzo udanej kampanii. Sam jestem zaskoczony, jak dobrze nam ta współpraca poszła. I chcemy ją kontynuować. My już zapowiadamy, w kampanii zapowiedzieliśmy wspólne projekty ustaw, które będziemy zgłaszać w nowym Sejmie i my tych słów dotrzymamy. My już teraz myślimy o tym, żeby Lewica wystawiła, i chcemy to zrobić, wystawiła wspólnego, silnego kandydata na prezydenta. Więc skoro była dobra współpraca, to będziemy ją kontynuować. A co do Ale formuły? Ale co to znaczy? To oznacza, że będziemy rozmawiać o formule tej współpracy teraz, dopiero co dowiedzieliśmy się, kto konkretnie jest w tym Sejmie. My też musimy się spotkać w swoim gronie. To jest decyzja, którą muszą podjąć władze statutowe, czy to jest decyzja, którą podejmie, nie wiem, Adrian Zandberg? Jak to się odbywa? No u nas z pewnością się nie odbywa tak, że jedna osoba takie kluczowe decyzje podejmuje, kimkolwiek by nie była. Myślę, że to jest kwestia do przegadania w ramach posłanek i posłów. Myślę, że to jest decyzja oczywiście do podjęcia przez organy statutowe partii, ale my po prostu musimy się spotkać. Musimy się spotkać jako ta reprezentacja parlamentarna partii, jako organy partii, przemyśleć, przegadać, jaka opcja będzie najlepsza dla Lewicy w Polsce i dla Polski. I kiedy to się stanie? Myślę, że w ciągu tygodnia będzie wiadomo. A nie jest tak, że wynik wyborów i to, że Lewica ma 49 mandatów, daje jednoznaczny sygnał, że opcja wspólnego startu, wspólnego klubu i nie tylko współpracy, ale po prostu budowania dużej organizacji, dużej partii może nawet jest tą preferowaną przez wyborców Lewicy? Ja osobiście mam takie przekonanie, że my zostaliśmy nagrodzeni za różnorodność właśnie, za te 3 pokolenia Lewicy, za to, że... Ale za różnorodność, która idzie razem. No i no jak już powiedziałem, będziemy współpracować nadal. Wydaje mi się, żeby to trzeba dobrze przemyśleć. Tak? Ja jestem przekonany, że ta różnorodność Lewicy, to, że my działamy wspólnie, pomimo także pewnych różnic, które nas dzielą, jest bardzo cenne. Zresztą jeżeli spojrzeć na... My mówimy dużo o tym nowoczesnym europejskim państwie dobrobytu. Jeżeli zobaczyć na sceny polityczne na Zachodzie, to tam bardzo często zdarza się, że jest więcej niż jedna partia lewicowa, że kiedy trzeba, te partie współpracują, tworzą rząd, a my mamy nadzieję, oczywiście, i taki jest nasz cel, żeby w kolejnym rozdaniu Lewica w tym kraju rządziła, tak. To jest nasz cel, żeby po kolejnych wyborach, żebyśmy nie mówili o klubie, czy konfiguracji tego, jak będziemy działać na opozycji, ale o tym, jak będziemy formować rząd. I to jest cel. Z wyników Lewicy wynika, że 40 parę procent to są kobiety, które zostały wybrane posłankami i to jest wyższy procent niż procent jedynek na lewicowych listach, które były dla kobiet, niż procent kobiet w pierwszej trójce. Czy to znaczy, że wyborcy Lewicy chcieli głosować na kobiety i to była wyraźna preferencja, czy nie? To znaczy, że nasi wyborcy tym razem zdali
lepiej egzamin zrównouprawnienia niż my, układając te listy. No ja ze swojej strony mogę tylko jeszcze raz się ucieszyć bardzo, że z ramienia partii Razem będziemy mieli 4 posłanki i 2 posłów. To są, mam wrażenie, całkiem godne proporcje. Dzisiaj jest posiedzenie Sejmu starej kadencji. Jak się pan czuje jako poseł elekt? Patrząc na to, zapewne będzie pan obserwował, co się dzieje w tym budynku, do którego właśnie składu został pan wybrany. Po co jest to posiedzenie, jak pan sądzi? Przede wszystkim bardzo zła praktyka, bo to partia rządząca zostawia sobie pole manewru na wypadek, jakby im się powinęła noga. Powinęła im się tak umiarkowanie, będą dalej rządzić, więc pewnie nic takiego bardzo ostrego robić nie muszą, ale na przykład chcą podjąć decyzje, które wiedzą, że są niepopularne, nie mogli podjąć ich w poprzednim Sejmie, a teraz pójdą częściowo na konto posłów, którzy już nie zostaną z tego rozliczeni, bo nie będą dalej pełnić mandatu. Mówię chociażby o specustawie górniczej, która pozwoli na tak zwany lex węgiel. Tak, chodzi o, najprościej rzecz mówiąc, chodzi o to, żeby inwestycje górnicze, które siłą rzeczy są inwazyjne dla środowiska, a także no, odmieniają życie lokalnej społeczności w sposób bardzo ważny, mogły być podejmowane bez udziału w ogóle tej lokalnej społeczności, bez uwzględnienia planów przestrzennych, bez udziału lokalnego samorządu. No to jest istotny atak na prawo decydowania o sobie tak naprawdę ludzi i to jest bardzo fatalna praktyka, że partia rządząca nie miała odwagi tego prawa przeprowadzić, kiedy właściwa kadencja Sejmu przed wyborami trwała i robią na taką dogrywkę trochę. Ale myśli pan, że będzie ostateczne głosowanie, to musi jeszcze przejść przez komisję? Nie, takie rzeczy się działy, szczególnie, że w nowym Sejmie szczęśliwie może być już trochę trudniej. Z no właśnie, nie takie rzeczy się działy, nie w takim tempie, a teraz opozycja ma większość w Senacie, plus jeszcze jest jedna niezależna pani senator, która pewnie będzie głosować w różny sposób. Co to oznacza? Przede wszystkim chciałbym pogratulować senatorce Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, której kampanię miałem okazję obserwować i dzięki której między innymi, i dzięki której bardzo wyrównanej walce, której mamy dzisiaj tą sytuację, w której faktycznie ten Senat będzie stanowił taki bezpiecznik dla tego pisowskiego walca legislacyjnego i myślę, że to jest bardzo dobre. To znaczy bardzo się cieszę, że ten bezpiecznik jest. PiS wygrał wybory. Trzeba pogratulować rządzącej większości tego, że ten mandat do rządzenia zdobyła raz jeszcze, ale bardzo dobrze się stało, że będzie równowaga, że przy prezydencie z PiS-u, przy większości sejmowej z PiS-u, przy tym, jakie mamy doświadczenie z tym, jak Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do procesu legislacyjnego, to bardzo, bardzo dobrze, że ten Senat, miejmy nadzieję, jest i miejmy nadzieję, że pozostanie na trwałe większości opozycyjnej. A czy Bogdan Borusewicz powinien być marszałkiem Senatu? Z Koalicji Obywatelskiej były marszałek, wicemarszałek w ostatniej kadencji. Mam wrażenie, że chyba nie jestem osobą, która chciałaby odpowiadać na to pytanie. Myślę, że to jest też kwestia senatorek i senatorów klubów, żeby to dogadały. To nie partie polityczne powinny wspólnie o tym zadecydować? Myślę, że tak, ale ja po prostu zupełnie szczerze nie jestem jakoś osobą bardzo zaangażowaną w pracę Senatu i też nie chciałbym doradzać w kwestii, w której nie czuję się jakoś super kompetentny. Jakie ustawy ma Lewica przygotowane? Wczoraj członek, też przyszły poseł partii Wiosna, pan Krzysztof Gawkowski, mówił, że jest 10 ustaw w szufladach lewicowych, i które nawet w ciągu pierwszego miesiąca mają być zgłoszone. Tam jest kilka ustaw, o których mówiliśmy w kampanii. W kwestii chociażby przywracania praworządności. Cały kalendarz zaprezentowaliśmy, ale oczywiście mało prawdopodobne, że którakolwiek z tych ustaw w tym Sejmie przeszła. Będziemy na pewno chcieli zgłaszać ustawę liberalizującą prawo aborcyjne i tutaj będziemy także zwracać się do, powiedzmy, tej progresywnej bardziej części Koalicji Obywatelskiej, tych kobiet z Koalicji Obywatelskiej, o których wiemy, że popierają prawo kobiet do decydowania, żeby również wsparły ten projekt i zagłosowały za nim. Pewnie w tym Sejmie niestety będzie miało to wagę wciąż jeszcze symboliczną, ale zależy nam, żeby to poparcie dla cywilizowanego europejskiego prawa, jeżeli chodzi o przerywanie w ciąży, w Polsce budować. My, jako Razem, jestem przekonany o tym, będziemy zbierać także podpisy pod ustawami, które dla nas są bardzo ważne. Mamy gotową ustawę o skróceniu czasu pracy do 35 godzin. To jest nasz... Ale swego czasu nie zebraliście pod nią podpisów, czy teraz to jest lepsza ścieżka? Teraz potrzebujemy 15, więc myślę, że będzie nieco łatwiej. No tutaj dla odmiany możemy się zwrócić do Kosiniaka-Kamysza, bo wiemy, że jego ugrupowanie także popiera skrócenie czasu pracy. I myślę, że w taki sposób, współpracując, szukając sojuszy tam wokół konkretnych spraw, jesteśmy w stanie bardzo wiele w tym Sejmie osiągnąć. A czy pierwszymi partnerami w takich rozmowach w budowaniu
jak się to kiedyś mówiło, poziomek, czyli struktur takich poziomek pomiędzy partiami, a pierwszym przyczółkiem w Koalicji Obywatelskiej będą dla was Zieloni? No myślę ja wszystkim, żeby Wygląda na to, że trzy mandaty są dla Zielonych. Chciałbym pogratulować Zielonym też bardzo dobrego wyniku, bo ta reprezentacja też na pewno wzbogaci polską scenę polityczną. I tak, no my mamy bliskie kontakty z Zielonymi, to współpracujemy od lat, współpracowaliśmy przez wiele lat poza parlamentem i oczywiście to się nie zmieni, więc tak, tam gdzie nam po drodze z Zielonymi, a myślę, że w większości sprawie jest nam po drodze, tam będziemy chcieli współpracować. A czy Lewica będzie popierała takie przedłożenia Prawa i Sprawiedliwości, które będą miały charakter socjalny, a konkretnie patrząc na dotychczasową praktykę, które będą miały charakter transferów socjalnych, czyli wszystkie nowe ustawy dotyczące na przykład emerytury, plus tego, żeby to była z automatu, żeby był mechanizm automatyczny co roku, tego, że pensja minimalna będzie rosnąć zgodnie z zapowiedziami wyborczymi PiS-u. Czy to wszystko będziecie popierać, czy macie własne rozwiązanie i przy nich będziecie obstawać? Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że te projekty, które służą pracującej większości, tym z nas, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, a które będzie zgłaszał PiS, czy to jeżeli chodzi o prawa pracownicze, czy socjalne, czy emerytalne, będę popierał entuzjastycznie. I oczywiście będziemy także starać się zgłaszać poprawki, które usprawnią te pomysły, ale mogę powiedzieć trochę wstecz, bo wiemy, jakbym miał okazję zagłosować za minimalną godzinową, to nie tylko bym zagłosował, zagłosowałbym entuzjastycznie i chwaliłbym ten pomysł. Tak samo z 500+, i tak samo jeszcze z paroma rozwiązaniami, które realnie poprawiły życie ludzi w Polsce, bo my idziemy do Sejmu, żeby poprawiać życie ludzi w Polsce, jeżeli będzie można to zrobić pod rękę z PiS-em, w konkretnych oczywiście sytuacjach, to będziemy to robić. To jeszcze wróćmy na chwilę do tego, jak Lewica się ułoży na swoich miejscach w Sejmie. Mieliśmy w kampanii trzech liderów, ale Robert Biedroń w Sejmie się nie znajdzie, bo jest w Parlamencie Europejskim. Zostaje więc dwóch, Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg. Być może w środowisku Wiosny, w partii Wiosna jest jeszcze jakaś osoba, która może do tej dwójki doszlusować, ale czy nie sądzi pan, że będzie ciężko ułożyć władzę ewentualnego klubu, nawet jeśli on będzie taki federacyjny, złożony z różnych bytów, jeżeli nie będzie się budować jednej partii, jak to zrobić? No, raz jeszcze, jeżeli chodzi o konkretne bardzo rozwiązania, no to nie chciałbym wyprzedzać tutaj faktów, szczególnie, że ta nasza współpraca na Lewicy układała się między innymi dlatego tak dobrze, że najpierw umawialiśmy się, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy i podejmowaliśmy decyzje, a później szliśmy do mediów, więc także i po wyborach chcielibyśmy tą dobrą praktykę utrzymać. Usiądziemy, porozmawiamy, podejmiemy decyzje odpowiedzialne. Mogę obiecać, że nie będzie tak, że po wyborach skoczymy sobie do gardła, bo też wyszło się... No wielu wam tak wróży, że ta Lewica się tak od siebie różni, że na pewno się zaraz pokłócą. Jeszcze parę miesięcy może temu bym może tego nie powiedział, a teraz no, czułbym się trochę jak idiota, jakbym nagle po wyborach skoczył i zaczął się kłócić z ludźmi, z którymi przed chwilą bardzo dobrze i z sukcesem współpracowałem. Tak naprawdę z wieloma osobami, z którymi najbliżej współpracowałem, czy to z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy z Wiosny, współpracowało nam się świetnie i ten sukces Lewicy, a to jest sukcesem Lewicy, powrót do Sejmu, to jest nasze wspólne dzieło. To na koniec jeszcze pytanie o Koalicję Obywatelską, a właściwie o jedną osobę, o Grzegorza Schetynę. Różne są bardzo opinie, niektórzy go bronią, niektórzy bardzo ostro, jak Bogdan Zdrojewski mówi, on musi odejść. To są rozliczenia w Platformie, ale patrząc właśnie trochę z boku, z pewnym dystansem. Co właściwie zrobił Grzegorz Schetyna? Przegrał wybory z Kretesem, czy myślę, jest remis? Ten pomysł uogólnionego, bezideowego antypisu przegrał, a Schetyna był w jakimś stopniu twarzą tego pomysłu. No jest, rodzi się coś na kształt Chadecji pod wodzą Kosiniaka-Kamysza. Jest Lewica, która gospodaruje sprawy, i czy to socjalne, czy to progresywne sprawy, jeżeli chodzi o prawa człowieka. No i ten taki szpagat od Ujazdowskiego po Monikę Rosę już nie ma prawa wyjść. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był poseł elekt z Lewicy, Maciej Konieczny.